Polsak Marketing 2020. Jeden wielki, cudowny eksperyment. No i nie wiem, czy Państwo mieli okazję oglądać efekt, ale on jest absolutnie powalający. Okazuje się, że mamy receptę na problemy, z którymi się zmaga i branża eventowa, i marketingowa. Ja jestem po tym pełen nadziei i takich pozytywnych emocji, dlatego że przekonaliśmy się chyba w trakcie pracy i przygotowania do tej konferencji, że event może być zrobiony online, ale nie może być po prostu przeniesioną imprezą z sali konferencyjnej do studia. Uczestniczyliśmy wszyscy w stworzeniu nowej jakości formatu online'owego. Online'owego eventu, w którym tak naprawdę skupiliśmy się na tym, żeby pokazać, jakie są dostępne technologie i jak je można wykorzystać do wzbogacenia, do stworzenia genialnego, jakościowego kontentu. Wydaje się, że rzeczywistość wirtualna ma szansę, która może być wykorzystana na dobre i na złe, tworzenia super bodźców. Czyli czegoś, co sprawia, że nasz mózg silniej reaguje. Wiemy o tym, że rzeczywistość wirtualna potrafi być atrakcyjniejsza od najbardziej atrakcyjnych bodźców fizycznych. Więc to oczywiście można pozytywnie wykorzystać w procesie edukacji. Jesteśmy w tej chwili w TSE Global Studio, które znajduje się, jak sama nazwa wskazuje, w Global Expo w Warszawie, gdzie będziemy budować wirtualne światy i pracować na urządzeniach, które do tej pory, i na silnikach, które do tej pory nie były używane w Polsce do eventów na żywo. Jesteśmy jednym z współorganizatorów konferencji Polsak Marketing 2020. Robimy tę konferencję po raz trzeci wspólnie z PSML-em oraz SAR-em. Bardzo się cieszę, że grupa TSE zdecydowała się z nami na współpracę i mogliśmy tą jakość wydarzeń pokazać.